Witam Was, z tej strony ja na kanale vlogowym. Jesteśmy w parku jakieś 50 metrów od miejsca, w którym zostałem po prostu zaatakowany. Mianowicie było tak, jak wchodziłem, jest tam taki ten, jak wchodzi się tam w miejscu, to jest takie miejsce, co nie? Ja zawisłem na chwilę, noga mi spadła i niechcący, totalnie nawet nie widząc, niechcący, usnąłem dziecko. Nawet ono było tylko przestraszone, z tego co mi ten kolega mówi, a raczej szyszkarz, który stoi za kamerą. Ono się ojca przestraszyło. Co on to wala? Po tym nawet nie słoni było, tak? Nie, tylko tak się ściwiła, otwuciło się i miała mindfucka. No i na początku matka mówi, co ty, czy to nie jest pres dla ciebie? Ja mówię, niech pokaże mi to w regulaminie czy coś, something, bo wolny kraj. Potem ja się lekko cofam. Tam jest już taki most, gdzie są takie liny, co nie? Kiedyś pokażemy może wieczorem, no lub tak. Ja pokażę, no. Jak nie będzie nikogo. Kiedy po prostu będzie czas. To są takie liny, które teoretycznie zabezpieczają, ale też to nie są liny, które by to dziecko zabezpieczyło. Bo może stamtąd wypaść. Więc no, takie małe kiedyś wypadło na moich oczach przede mną. Ja miałam mindfucka, po nauczycielka później się mnie pytała, czy go wypchnąłem. Obok jest też tam, wybudowali plac, na którym takie dzieci powinny tam przebywać, co nie? Anyway, a więc cofam się do tego na ten most, nagle jego ojciec mi łapie za nogę, chce mnie stamtąd ściągnąć, mam tu nawet rany po tym, jakąś lekko, ale jednak zostałem uszkodzony, no. A i ten, no, uszkodzenie ciała już i od tamtego momentu przestałem mieć do typa szacunek jakikolwiek, co nie? Miałem szacunek, aż nagle puf, nie ma, odleciał. I mówię, nagle idzie do mnie z gębą, że co ty robisz, uderzyłeś moje dziecko? Nawet nie powiedział, żebym przepraszał, po prostu mnie A to nie specjalnie, to nie no było właśnie. To jeszcze tak jakbyś na niego wpadł, tylko usnąłeś go. No, zaczęły się akty, bo ja na nim nawiązuję konwersację. On ze mną wcześniej nie chciał, co nie? To już tak jest naruszenie mojego mienia i mojej prywatności. I mówię mu, naruszyłeś moją właśnie prywatność, bo mnie bijesz, nieletniego. Żaden rodzic nawet wcześniej nie zdążył zareagować. Tylko na początku patrzyli sobie. No tak. I on nagle mówi, że stamtąd otworzenie cytatu, wypierdalaj, zamknięcie cytatu, przy dzieciach. Dobry przykład, bardzo dobry. To już na pewno, ja rozumiem. Jeszcze będzie, mogę pojąć kogoś logikę, że nie przy, ale przy dzieciach i przy swoim. Przy swoim na jego dziecku, oczach, przy nim. Przy nim. A to dziecko wtedy już wręcz ma znane galoty czy coś. W sensie, ono już się całe trzęsło. Całe. No i ja mówię, znowu próbował mnie zaczepić, kiedy próbowałem zejść. W sensie miałem myśl, żeby zejść, a on zaczął mnie, próbował znowu mnie złapać. Dobra, typie, chodź na solo. On po mnie już podszedł, miałem na nim high ground i zeskoczyłem. On podszedł wręcz pode mnie, więc dałem mu buta w mordę. Po prostu przejechałem się lekko po nim. I nagle typ, ja jeszcze nie zdążyłem wstać, a ten typ tak biegnie i nagle jak do ziemi mnie. Nie wiem, co próbował zrobić. Jeśli próbował mnie przyspierdzić, brawo, udało się. No właśnie, no po co? A jakbyś się mu tak oddał, to on by cię tak trzymał, to póki co ci się nie stało. Powiem tak, i tak chujowo trzymał. W sensie źle. O to jednak masa, to już nie miałaś się jak dostać to. Dostać się nie miałem. On był też zdeskowany, żeby ci coś zapić. A jeśli chciał dusić, to mnie przydusił palcem, które jeśli rodzice, nie usłyszałbym, że rodzice reagują, bym się wyrwał z tego zwyczaju. Zacząłbym mu wyrywać ten palec, dopóki by nie wziął drugiej ręki, przez to bym mógł mu przyłożyć z nóg. Zwyczajnie to. A co już te pipa, jakby ci coś zrobił, to co on tu wtedy? Spieniczałby czy co? No właśnie.
podczas tego już a potem nie jesteś jako w wieku ta sama masa, tylko głów mniejszy, jak szkielet jesteś i rzuca się na ciebie. To. Stare dobre ciało. I tak 20 już rodzicielów patrzy i nagle usłyszałem, że mnie jakiś typ zostawił, to już... A ta, ty, to tylko cieciak. I się zaczęłam rozluźniać, że mu co dychać. Bo tutaj taka fragment biologii. Jeśli się rozluźnicie ciało, to zwyczajnie łatwiej wam się obronić, niż byście się spinali. To jest rada w życiu już. Jeśli się spinacie, kiedy ktoś was dusi, szybciej się udusicie, bo powietrze się szybciej zużywa. Jeśli się rozluźnicie, wasze mięśnie są luźne i dzięki temu po pierwsze zużywacie mniej powietrza, po drugie trudniej was udusić. A więc, kiedy on zaczął ten mnie dusić i już na jakiś sąd powiedział, że to że jestem też tylko dzieckiem w porównaniu do niego i odpuścił mnie dopiero po jakimś piątym wezwaniu jakiegoś rodziciela. No, chyba ktoś go ten, też ktoś go chyba tam toknął z tyłu. No. Tam go będzie, nie, że co, bo chyba pyknął. Chyba, nie pamiętam już po to. W sensie po 5 sekundach poczułem puszczenie, a tego dobrze nie widziałem. I on jeszcze do mnie z gębą dalej gadał, że mnie najlepiej stąd wyszedł. Ja mówię, że tak, to wolny kraj i tak mieliśmy stąd iść. O, ta na pewno. Bo myślę, że bez Bartem, który ten... Który jest... Wydaje nam się, że po prostu był już tak ten wystraszony, że on już chciał iść po prostu. No i jakieś, ja mówię mu, że to wolny kraj mogę być i już się zbiera mi jakiś tam rodzic mówi, coś lepiej stąd pójść, bo jeszcze znowu za się nie być. No i do tego jeszcze mogę wam powiedzieć, że miałem też pomysł, że nagrać film z Karambitem. Akurat dzisiaj zastanawiałem się nad wzięciem go na dwór. A pomyślałem, że zrobię to w domu, zwyczajnie. To był błąd, bo w takim wypadku bym mógł go odstraszyć, gdy zobaczył tylko moją broń. W sensie, wtedy by nie doszło nawet do sytuacji, gdzie bym mnie dusił, bo kiedy mnie złapał, bym wyjął karambita. I wtedy bym po prostu kazał mu nie puścić. Weź przejść kawałek, bo ktoś tu będzie odjeżdżał. No i podsumowując. Proszę cięcie na chwilę. Nie trzeba. Podsumowując. Jakiś idiota przy dzieciach przeklinał, bił. Za też sytuację. Od razu mnie próbował bić. Ale chcesz mógł powiedzieć, że no nie będzie się z tobą pił, no bo nie masz szans na przykład, ale po nie chcesz pić kufniarzy jednak, no pomimo je, jesteś. Jednak jesteśmy kufniarzami. A nawet przy małych dzieciach. No właśnie. Ja tu popełniłem to, że tam w ogóle przyszedłem, a to dziecko znalazło się przypadkiem, moja noga tam była przypadkiem. Teraz w sumie to jak ty tam nie możesz wchodzić, tak jak ten facet chciał tam wchodzić, ty byś zaczął trajaj uciekać. No on już zaczął tam, wchodzić. Tam trajaj, no to co on by wtedy... W sensie, miałem taką sytuację, że chciałem nawet pójść w głąb, żeby zejść na dół. No. Po prostu chciałem, na początku chciałem uciekać przed jakimś starym typem, potem pomyślałem, że po prostu zeskoczę, że nie być na równym poziomie i móc coś zrobić, bo z High Granda, kiedy zeskoczę, to jestem w takiej pozycji, że skrowa się sam za czerwą, nagle padam na ziemię i jestem o tak, co nie? No. I leżę. Na placu dla dzieci. Dajcie tutaj przykład swojemu dziecku i innym dzieciom. I teraz tamci wszyscy rodziciele będą musieli mówić im, co wolno, a co nie. W głębszych sentencjach, żeby uniknąć takich sytuacji, że one będą tak robić, jak tamten tata. I też ja dałem bardzo dobry przykład, moim zdaniem, bo... Może zbyt nerwowo, ale też to przykład, że nie przeklinałeś. No, powiem tak, cisnęło mi się dużo. A mówię, dzięki. A i że wykorzystywałeś jakby logikę prawa, no a nie, że... wykorzystywałem logikę. On nie działał logicznie. On... Dobra, w sumie to już jest na tyle. Dzięki za obejrzenie. I to pamiętajcie, kiedy spotkacie jakichś takich typów, którzy tylko coś robicie w dziecku, nawet nic uciekajcie, nie robicie. Uciekajcie, to jak jesteście na jakimś takim tuszym albo placu. Uciekajcie, albo po prostu spróbujcie nawiązać więź, że zrozumiał swoje błędy.
W sensie, nie zróbcie tak jak ja, żeby zejść w takiej sytuacji. Lub, że doszło do kontaktu. Każe on wezwać, zacznie ten atakować, to dopiero wtedy się brońcie, bo kiedy ty pierwszy podskoczysz do niego, to wtedy już masz pewność, że ten. Wiesz, sobie teraz tak przypomniałem, że jak mnie ściągnął, to go ten waliłem po głowie, zacząłem tak odstraszać. Z otwartej dłoni. Otwartą. Nie z pięścią, otwartą dłonią, bo tak klepnąłem, że mnie zostawił. Gdyby nie to, to pewnie bym mnie ściągał, wyłamał mi nogę i bym już tam leżał i wzywał karetkę. Bo mówię, że był tepi, no bo jak płyciłeś tepi, no to co? Tłumaczyłby się, że tąciłeś lekko jako dziecko i nie z tą szłeś. A jak coś, to ten. Też, przepraszam, Szyszkę, ale z bezatem lekko mnie zawiedliście. Przepraszam, bo... Czym cię zawiodłem? W sensie... Mogliście mi ten, pomysł, zaczął mnie dusić jakkolwiek. W sensie... Odepchnąć go, żebym nie przestał. A, wiem, no tutaj tam faktycznie... Daliście dupy. No, pod tym względem. Nie mówię go, żeby od razu było głuszeć czy coś. Będzie po prostu odepchnąć albo przydusić, bo był w takiej sytuacji. Nie, no, bym powiedział, tam bym ko... Nie, złapałbym ko i powiedział, niech się pan... Wiem, toknąłbym ko i... Wiem, i nie, powiedziałbym, panie, uspokój się pan. No to... Co pan tłuczek nas, kufniaszy? Dziękuję za obejrzenie. Proszę, wystrzegajcie się takich typów. Chce pan walczyć, to niech pan podejdzie z jakiegoś swojego wieku i niech nim się napasza. Niech idzie na MMA. Dobra, więc na razie cześć. Elo.